Wiecie, bo... O, to nawet nie jest moja szczotka. Akurat z właścicielką się już nie zadaję. Dzisiaj testujemy najciekawsze lifehacki z TikToka. Teraz będziemy trzeć ser za pomocą sitka. Mam zrobić takie drobne kawałki tego sera, więc sprawdzamy. Mam nadzieję, że będzie dobre sitko, bo może być, wiesz, takie... Ale działa, jest fajne! Szybciej! Ej, mega spoko! Jak parmezan, taki utarty. No i wiesz, na jakieś spaghetti czy na coś sobie narzucić? No, nie, i teraz, jest i teraz super. Świeczka, tylko cyk, na spaghetti i masz. Super, ekstra. Ej, jest mega spoko, super, na normalnej tarce byś czegoś takiego nie uzyskała. Nie ma opcji. Dobry. Czyli kolejny lifehack z chipsami, bo zawsze w sumie jest tak, że chipsy są takie potem, wiesz... A jak się rozwaliło? Nie, no to wszystko zgrzeje, że legalnie. No to sprawdzimy, czy to się zgrzeje, tak? No to co? Mamy do tego prostownicę, musi być nagrzana. I papier, żeby oczywiście się czasem nie stopiło, to i nie przykleło do mojej ulubionej prostownicy. Musisz przybliżyć, bo to nie dosięgło. To mnie nie otwarz, proszę. Nie, nie otwarzę cię, tylko... Możesz nawet jakoś, możesz na początku tak troszeczkę, a potem zrobimy trochę bardziej, nie? Żeby to się na pewno zgrzało. Kurde, mi się wydaje, że to się zgrzewa. Dobra, sprawdź. Dobra. No jasne. Ej, no zgrzało się, jest dobre. Ale ja często, to jest dla mnie super lifehack, bo ja często po prostu nie dojadam chipsów i one potem wywietrzają, no nie? W sensie potem smakują. No tak, kiepsko. Przydatne, przydatne. Bardzo przydatne. Ja sam będę teraz z tego korzystał, nauczę się wreszcie korzystać z pracownicy. Lifehack polegał na tym, że zakładamy recepturę na talerz. Także zrobimy to. Patrz, tu masz idealnie ubity talerz i... Oho! I będziemy ciąć truskawkę za pomocą główki recepturki, więc kładziemy ją na środek. Okej, mniej więcej tak. Ja muszę ją naprężyć i puścić tę grę, nie? Przyciąłem talerz i... I na TikToku to wyglądało tak fajnie. Ale pokaż, serio? Ale nie, nie masz szans. Nie ma szans, nie ma szans. Nie wiem, jak mimo, że jest mega naciągnięta ta gumka, bo jakby była bardziej, to by pękła. Ta truskawka jest taka, to jest trochę twardawa. Może jakby to była taka, wiesz, taka super rozmiękczona truskawa, to by no, działało. No, to jedynie. Czyli nie działa, no. Nie działa, Teraz będziemy ściągać włosy za pomocą kleju za jednym zamachem. Musimy polać klejem całą szczotkę. Ja ją lubię, oby się nie zepsuło. Oby się nie zepsuło, no. Oby starczyło kleju. To nawet nie jest moja szczotka. A bardzo ją lubisz. Akurat z właścicielką się już nie zadaję. Okej, ja tego leję dużo, żebym miała pewność, że to się rozleje wszędzie. O, tutaj są jeszcze suche włosy. Musimy teraz pozostawić do wyschnięcia, a wy koniecznie zostawajcie do końca tego odcinka, żebyście zobaczyli efekt tego, bo teraz musimy i tak poczekać. That's right. I tak jak widzieliście, jak mamy taki poszarpany, rozszarpany pędzelek, to żeby go naprawić, to podobno wystarczy nam mydło i trochę wody. I teraz tak, bierzemy sobie ten pędzelek do wody, jeździmy trochę po mydle nim, cyk, znowu do wody, znowu trochę po mydle. I podobno, jak teraz wiecie, zrobimy sobie tak, to ten pędzelek nam się naprawi. Z tego co widzę, chyba nam się za bardzo nie naprawia, ale czekaj, może więcej tego mydła trzeba. Może tak. Ej, no patrz, teraz, tylko że wiadomo, on jest teraz mokry, nie? Mhm. Ale jak on wyschnie, to jest szansa, że że faktycznie będzie git. Wracamy do was po krótkiej chwili i pędzelek jest już faktycznie naprawiony, zobacz sobie. Tak, działa. Ja właśnie już to sprawdzałam. Jest... Mega spoko działa. Jeszcze możesz sobie teraz go nawet uformować, bo się zrobił taki plastyczny strasznie. Nie wiesz, wiadomo, dasz go do wody, to on zrobi się normalnie miękki. No i bez problemu on można nakładać na jakiś produkt z nim, bo nie jest on twardy mimo wszystko, nie. Także więc to jest sprawdzone. Powiedz mi teraz tak, jakbyś miała taką końcówkę chleba, to jak to... No. No i tak. Tak? I tak pewnie położysz na tym, nie? Tak, już położono. Tak? No ja na przykład zawsze robiłem no coś takiego, że kładłem tak, albo po prostu zakręcałem, dawałem tak. Albo ale to polega na tym, że zakręcasz, ale bierzesz sobie teraz to tutaj i przekładasz przez to. I patrz. Masz końcówkę chleba, tu ci nie wchodzi powietrze, nic ci się nie rozpala. Ej, to jest niby takie proste, ale nie padło na to nigdy. No, ale to jest idealne, ja teraz sam z tego korzystam. Tak, ale to jest super, tak, to jest akurat naprawdę przydatne. Jeżeli chcecie tanią operację piersi, to wystarczy kupić balony i napełnić je wodą. Zaraz wam pokażemy, jak to wygląda. O! Teraz idealnie na swoim miejscu. Wiecie, bo... Gimme a man after midnight. On nie przestawił się. Dobra, teraz będziemy mieli dwa lifehacki z użyciem tych woreczków z Ikei. Jeden jest taki, to może ten pierwszy zrobimy, że podobno, jeżeli będziesz nagrzewać sobie nóż i takim nagrzanym nożem przetniesz ten woreczek, to podobno się zrobią dwa woreczki mniejsze. Czy to jest prawda? Nie wiem. Że to sklei przez to ciepło, podobno no nie? Podobno sklei przez to ciepło, no.
Dobra, no to spróbujmy to przeciąć. Dawaj, ja się cykam. Coś ty, nic się tu nie skleja. Nie, no. Nawet się, chociaż troszeczkę jakby, patrz. Widzisz? Może to musi być jeszcze bardziej taki, rozgrzane? Może, że musiał być jeszcze bardziej rozgrzany nóż. Musiał być bardzo rozgrzany nóż przez 20 minut, żeby to się tak, udało. Tak, no taki, naprawdę, wiesz, do rozżarzony, no. No i wtedy byłaby szansa, żeby to zadziałało, bo by się po prostu to skleiło tak, ze sobą, nie? Tak. Takim zwykłym, jak oni pokazywali na TikToku, to niestety nie działa. Ale mamy drugi lifehack z tymi woreczkami, który już raczej na pewno zadziała. Jeżeli macie na przykład, nie wiem, chleb, który chcecie odłożyć do takiego woreczka, no to, no, jak jest mały chleb, wiadomo, zmieścić, ale jak jest duży, no to już nie wsadzimy do takiego woreczka. My akurat przygotowaliśmy sobie tutaj takie pudełko z chusteczek, no i ono, jak widać, do tego woreczka nam się nie mieści. Będzie odwrócony, drugi nie ma być odwrócony, bo jakby był odwrócony, to by nie było sensu, nie? A tak to patrz, teraz, to jest dobrze, ja swój odwrócę. A, dobra. Więc tak, wrzucamy sobie to. No i nie mieści się. I teraz bierzemy ten twój, także wrzuć to do tego twojego i łączymy to chyba ze sobą. Nie, no tak myślałam. Dawaj, próbujemy to połączyć. Czekaj, bo nie wiem czy... To musi działać, nie? To jest na 100% będzie działało. Też tak myślę, tylko mi to wypada, nie wiem czy to... O, dobra, weszło. Kurde, roboty z tym jest trochę, żeby to połączyć. I dasz radę to zrobić, bo ja nie dam rady. No, tutaj widać. No i w sumie spoko lecie. Że działa, tak, bez problemu, no. Chociaż nie wiem, czy nie lepiej po prostu wziąć reklamówkę i rozwiązać na końcu, bo to by było szybsze. Ale jako ale tako działa, tak. Tak, i do środka. Aha. Wygląda spoko, nie? Mhm. Zawsze sobie, wiesz, jak ja robiłem, zawsze robiłem tak. Tak po prostu, nie? I to, że gdzieś ale... to zawsze rozwinie w pewnym sensie. No, i musisz to jakoś tak położyć czy coś. Więc spróbujmy teraz zrobić to, jak tutaj było. To możesz to próbować, ci pokażę jeszcze raz. Ja muszę to widzieć, bo no. Tak po prostu. Tak, zrobisz tam taką pętelkę. I do niej, dookoła niej to... Nie, z drugiej strony, patrz. Boże. Patrz, to jest na razie tak. Jest pętelka, no. I widzisz, ona już tutaj jest. Aaa, i drugiej to mam zwijać. Tak. Patrz. To chwyć mi to. Cyk, dobra. Bo się powie, że i ty to... sobie to teraz nawijasz i, to i wkładasz tam do dziury. Tej, która tutaj powstała. Okej. Okay. Okej. Okay. I do tego wkładamy, nie? No. Czekaj, bo to... Tutaj coś hamuje. Blokuje mi to. Właśnie nie wiem, jak oni to zrobili, że im to nie bloknęło. Jakim tak? Cudem to weszło? No bo mi się to... Tylko jedynie tak. No ale to i tak spoko, bo... I tak spoko, bo nie da się tego tak... No to wiadomo, no ale jest zawinięte, jest git, no ja? Ale według mnie to jest o wiele lepszy sposób niż tak, takie nawijanie... Bo się nie rozwinie. Nie rozwinie się. No i w sumie szybko też, więc... Bardzo szybko, no. Więc... Jak już potem będziesz miała wprawę, to tym bardziej. Działa. Działa. Kolejny lifehack to jest taki, którego ja sam nawet korzystałem z niego. Czasami jest tak, że nie wiem, jedziesz gdzieś na jakąś wycieczkę szkolną, czy... No nie wiem, chociażby gdziekolwiek jesteś i po prostu nie masz łyżeczki, zabierzesz jakiś ogórcik. Niektórych się nie da wypić, ten akurat by się chyba dało wypić, ale jest taki fajny patent, że możesz sobie zrobić łyżeczkę z tego wieczka. I patrz, robisz sobie coś takiego i tutaj tak naprawdę możesz sobie w dowolny sposób to... Widzisz? Uformować. No i robi się taka łyżeczka. No. I teraz mogę sobie zrobić tak. Ej! Dobry patent, no. No i normalnie, masz taką normalną łyżkę, nie? Jesz! Działa! Polecam. Tylko jedny minus jest taki, że wiesz, to było teraz w sklepie i właśnie jadłem teraz wszystkie baterie zaraz. I teraz kolejny lifehack kuchenny. Jak dobrze odmierzyć w sumie łyżeczkę oleju na mące. Tak, no bo dobrze wiadomo, że odmierzymy dając na łyżkę, nie? Tylko wtedy będziesz miała całą tłustą łyżkę. I się przelewa. I się przelewa, wiesz, no. Gdzieś tam. Tutaj musimy odgnieść sobie jakby łyżeczkę, nie? Tak, i to jest zasadniczo bez brzmienia łyżki, bo teraz jak sobie ją tylko przeczesz palcem, to... Ale widzicie, się już trzeba to... O. Dobra, no i teraz... Ładnie. Wlewamy. No i, no i jest jedna łyżka. Idealnie. No. I masz czystą łyżkę, bo tylko wiesz... No właśnie, to jest to, nie musicie jej myć. Tak, wystarczy jest. Pyk, pyk i mąki nie ma. No to lifehack jest zaliczony. Zaliczony i przede wszystkim przydatny. Dobra, tutaj mamy kostki lodu. I kolejny lifehack ma polegać na tym, że ta piana będzie teraz opaść. Dawaj, wrzucaj. A muszę wrzucić dwie, bo tu jest... Jest, działa. A nie, opada po jednej, super. No, bo to działa tak, że wiesz, obniża się temperatura wody i dzięki temu przestaje się ta piana na chwileczkę rosnąć, nie? Bo spadło poniżej temperatury wrzenia. Ale według mnie lepszy lifehack jest taki, że kładziesz sobie tutaj to i teraz nie powinno wychidzieć. Jednak nie działa. Nie działa. A nam to zawsze działało w domu. Ale czemu to nie zadziałało? Jak zawsze działa. Zawsze. Ale czemu? Ale z kostkami zadziałało. To już, tylko że tak. Musiałabyś, wiesz, mieć kostki tutaj akurat w przygotowaniu. To nie, po prostu nie jest lepiej właśnie zrobić tak teraz, nie? Dajemy to obok.
Więc lifehack zaliczony, lifehack działa, ale z kategorii takich bezsensownych. No. Takich, żeby tylko pokazać, jak to wygląda. My teraz testujemy lifehack z pomarańczą. Jak łatwo ją tak naprawdę obrać? W sensie ze środka wziąć... wyścieram? Tak? Nie, nie, tak. Co? A tak! Tak było, na 100% tak, no. I takie malutkie kawałeczki. I że to teraz tak wypychamy. Wypchnąć, no. To by może się rozwaliło, ale jak to rozłożymy... Kurde, ale no, mi się nie udało. Dobra. Ale to by się udało. Rozłożyć się rozłożyło dobrze. I teraz to powinno się łatwo jakby wyciągać. No prawie. Jakby była może mniej soczysta ta pomarańcza? Nie wiem, ile mi się tu wylało już. Gdzieś tam w pewnym sensie działa. W pewnym sensie działa. Ale jest ciężko. Nawet jak sobie odejrzysz jedną z brzegu, na przykład no. To z brzegu jakoś może by się to udało. Chociaż nie, no patrz, rozwala się strasznie i strasznie się leje sok. Leje się, no. Strasznie się leje. Nie, to ja bym tego w ogóle nie zaliczył jako zaliczony. Bo to, że się rozwaliło, to akurat spoko, nie? Ale dobra jest przynajmniej. Ale nie, nie działa. Kolejny lifehack jest taki bardziej szkolny, że jeżeli sobie na przykład coś źle zakreślisz zakreślaczem, to podobno jak kolejesz to sokiem z cytryny, to akurat nie mamy, nie chcemy książki też niszczyć, nie? Bo moglibyśmy mieć książkę i faktycznie, ale bez sensu niszczyć książkę. No i przetrzeć na razie. No, powiem ci, że działa. No tak. Ja widzę to dalej, ale z drugiej strony... No, ale o wiele mniej. Sorry. Tutaj zrobimy drugie, żeby było tak dla porównania. Grubsze, takie grubsze, no. No, ale patrz, patrz jaka jest różnica. No. Jest mega różnica. I teraz na przykład... O, to nie, no, od razu jak palcem delikatnie nakładam, to już się rozjaśnia. To może nawet lepiej byłoby nie polewać, żeby tak, wiesz, nie zrobić nie namoczyć, mokrego. Nie no. Dokładnie. Tylko po prostu wziąć na palec sobie trochę i... Nie no, według mnie spoko, bo wiesz, nawet jeżeli się pomylisz, usuniesz sobie to i teraz obok masz jakiś inny tekst, który chciałeś zakreślić, zakreślasz to sobie i widzisz, który jest który, nie? Dokładnie. Nie, no to według mnie jak najbardziej zaliczamy. Jak najbardziej spoko. Nie zmywa się to w 100%, tak jak to było widać w niektórych filmach, ale faktycznie się rozjaśnia w dość dużym procencie, więc działa. W takim razie powracamy ze szczotką i sprawdzamy, klej zaschnął, czy to się faktycznie... O! Hej no, o. Chyba działa. O, o! Elegancko wyszło, tylko nie wszystko. Nie wszystko niestety, ale on tutaj delikatnie jest jeszcze, wiesz, mokre, mimo że to bardzo długo schnęło. No jest taki w pół zaliczony lifehack, nie? Tak, tak 50-50, bo jednak... Musiałeś zmarnować klej, musiałeś zmarnować dużo czasu. Nie wiem, czy nie ma tego po prostu wziąć jakiś szpikulec i powyciemnić sobie, nie? Myślę, że tak, ten lifehack jest taki... Ja nie skorzystałabym i... Ja też. Tak, marnotrawstwo. No to nie. Jakby to było na tyle, dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was do subskrypcji i zapraszam was na kanał Karoliny, na którym było pierwsze 15 lifehacków, także no, zapraszam serdecznie. I łapki w górę, i łapki w górę. Do zobaczenia.